to ogromny zaszczyt dostać nagrodę młodych krytyków FIPRESCI. Jest to wielka sprawa dla mnie, ponieważ no to krytycy przede wszystkim i publika decydują o losach filmu. Tak więc jest to super nobilitujące. Mam nadzieję, że to jest początek drogi festiwalowej. Cieszę się, że film się podoba tak różnorodnym grupom kulturowym, bo właśnie wróciłem z Busan, gdzie w Korei bardzo się film dobrze przyjął, wszystko było zrozumiane. Tak samo jury FIPRESCI było z różnych zakątków świata, również z Polski, więc cieszę się, że film, który zrobiłem, jest uniwersalny. Tak więc mam nadzieję, że HUGO dopiero rozpoczyna swoją wielką drogę po świecie.